Skoczyć, bracie blagie, jechać na Pragę, być krowelagę, melonik ciś. Zobaczyć w Pragie, dziewczynki nagie, każda na wagę, my to co wiesz. Wyleła magię i baby jagę, one z ciebie pod zieberkę i za kark. Więc spadnij szlagie, wrzeć na odwagę i chodź na Pragę, podle na park. Co jest? Z mój rewir? Wynucha mi się! Dlaczego pan ścierze dnie, nie? Mój rewir, nie podoba się pogrzytkę tu rzędziole zaraz. Gzytki? A pan na co to zgubiłeś? Pan zgubiłeś swojego instrumenta, że pan się do mnie podwalasz? Ja grałem na tym takim ręcznym klawesyn! Akordeon! No. Nie mam go! Spierdalaj pan! Wynucha stąd, to jest moja część Pragi, nie? Słuchaj, nie masz cwaniaka nad warszawiaka, nie? Dobre, to po... Żonkoś, obrodziłeś, nie chcesz się podziałkować? No nie. Będzie ten... trochę... Albo mało zysku było, panie. Panowie, jakieś bilety będą, nie? Ludzie dobre, czego wy się tak kłócita? A brzeta się bez powodu. Panie, pójdziesz pan się napić? Napić się zawsze mogę. Dobrze. No. A pan napił. Tam też do knajpy, tym dziewczynkom zagrasz i będzie wesoło. No dobra, co to nie? Się nawet podziałkuje. Normalnie bym ci dał po mordzie, jak człowiek dobrej woli prosi, to na piwo. Jak mówisz na piwo, to my idziemy na piwo. Piwo. Na piwo. O! Witam, panie Romanie. Zwracam ze stolicy. Witam serdecznie. No i jak tam w Warszawie? Jak wybory? No niedobrze, panie Romanie, niedobrze. O, wybrali Narutowicza. O, psiakrew. Tak. Tego żydowskiego prezydenta. No to Piłsudski ma już swoją marionetkę. Marionetkę? Aha, że w dyktaturze wojskowej niby, tak? Ale panie Romanie, pan sam mówił, że to Narutowicz jest rozdający karty w żydowskiej finansjerze internacjonalnej. A człowieku, nie przypominaj mi, co tam mówiłem. A tak a propos, panie Romanie, mam takie pytanie, bo zastanawialiśmy się z kolegą, no. z kolegą Grzegorzem, czy to prawda, że pan kochał się kiedyś w tej samej kobiecie, co marszałek Piłsudski? Marii Jaszkiewiczowej, czy jakoś Jaszkiewiczowej, jakoś tak? A co ty masz do moich spraw? Nie, ty, kurczę! Przepraszam. A spłynaj stąd! Przyniosę sobie koniaku. No! Cholera, wszystkie plany się pokrzyżowały. Żydowskiego prezydenta wybrali. Dla Polski? Cóż to będzie? O, maestro, nie przeszkadzam. No co tam, Joachimie? A nie słyszał pan, że wybrali u nas prezydenta? I którego właśnie, Zamojskiego? Nie, Gabriel Narutowicz. O, to dobrze, to jest światowy człowiek, to może się przydać w stosunkach międzynarodowych. Bardzo się cieszę. O, ja też tak myślę. W najbliższym czasie nie będę mógł nic zrobić, bo mam sesję tournée, prawda, tutaj, ale może później coś, prawda. Co, machniemy sobie jakiegoś duecika? Myślę, że tak. No dobrze, to... Zaangażuje się pan tak. Dla sztuki polskiej. A właśnie tutaj mamy zaproszenie do Carnegie Hall, bo jest tam jacyś nowi pianiści też, żeby tam szukają jak zwykle mojej rady, nie wiem po co. Gdzie jesteś, przyniuchu? Ordynansą sinioko, chodź tutaj. Co cię jest, panie marszałku? Karciowski, jak nie będzie karciowków, to kula łeb. Kasztanka napojona? Tak jest, panie marszałku. Kasztanka wydojona? Panie marszałku? Nieważne, oficerki w druga parę oficerek wyplastowane? Oczywiście, panie marszałku. Dobra, no to karciowski, panie świniaku. Dobrze. Czy tak jest?
Igiem, Igiem! No, tu położysz mi tu. No, niżej. Dziękuję. Znaczy, co ja mówię, dziękuję. Wynoś się. Czy coś jeszcze podać może? Tak, chodź tu! Tak, słucham, panie marszałku. No, no to mnie dzisiaj nie zabiją. Dobra. Karciuszki chowamy, chowamy, bo przyjdzie mój kumpel. Ordynans! A nie, on kojfnął. To się może sam Wieniawa znajdzie drogę. O, Wieniawa! Panie marszałku, coś tam słyszałem, jakieś śmieszne hałasy, panie marszałku. A mogę sobie tu kipnąć? Kipnij, tylko nie na drugą, krzesło sobie przynieś. Krzesło? No i dobra, mamy słowa. Popiliśmy wczoraj tego, myślałem, że się źle czuło, ale na szczęście czuć dobrze. Wie pan marszałek, dlaczego na szczęście? No bo musimy oblać nową promocję w wojsku. Czego? No, jeden kolega został pułkownikiem. To widzę, że mundur oblany wódką, nie? No to jakby. Wódka munduru nie plami. Nie hańbi, ani nie plami, ani nie ten. Także, panie marszałku. No dajcie, Wieniawa. Także sobie. Skąd taki głupi kapelusz macie? O, to ja się zamieniłem wczoraj z klubu w klubie. Skandal! Byś nie był moim kumplem, to by kula w łeb był od razu. Dobrze, że jestem. No, do czasu. No jak, panie marszałku? No, ale dlaczego, że mnie wyłączyłeś w bitwie wojskowskiej, nie? Bo normalnie to ja spierdoliłem, to wiesz, nie? Gdyby nie Tchórzowiecki i ja, to nic nie wyszło z tej bitwy. Tchórzowiecki przypadkiem. Ja dbałem o morale żołnierzy, a on... No też coś tam robił. Dodawał otuchy żołnierzom. Też coś tam robię. Pchijał mi tu, nie wygarniajcie, pchijał, Wieniawa. Ty nie pchujesz, a to łupiesz, panie marszałku. Stwierdziłbyś się. Choroba układu logistycznego. Co mi powiedzieć, Wieniawa, coście załatwili? Broń, jakieś ranówki z Francji przyjadą? Nie, flachy i takie inne. Ranówki potrzebujemy, czołgi. A, czołgi, myślałem, że taksówki, dobra. Dobra, to ja tam skołuję, nie? A właściwie zgąsienicuję te... Żeby mi było 40 członków, pamiętaj, do jutra. 40 członków, tak jest, panie marszałku. Nie, może na lampę. O, przepraszam, kupię nową. Kupisz. No kupię. Woj, ordynansa. Kupię, pieniędzy mi nie brak, rozumu tak, ale pieniędzy nie. Ordynansa mi woj. Ordynansie. Ale on kojfnął, to nie. To że jakaś trupizna na podłodze, panie marszałku. W porządku czy nie w porządku? Tak, w porządku. Weźcie tego trupa. Dużo dobrych kobiet jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest bez wad. Szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad świat. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej,
będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żon ani smutku, ani łez. Oh yes, będę wiernym jej jak pies. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Te słońca będę bez okienko, promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę. Słuchaj, a fajną byś tu knajpę wynalazł. Ziuta jestem. Kleba stary. Wyspał się. Felek. A jak Grzechu? Grzechu, co? Kasia? Czy co? Piękna senka? Śpiewa. Śpiewa. Stary, ja to jest. Dobre to piwo, nie? A co pan myśli, że co pan myślisz o tych wyborach, co? Jakie wybory? No, że tam wybrali tego mniejszościowca narodowego, tam, że coś ze Szwajcarii, czy że tam... No, mniejszościowca też. Że tam Żyd tak w skrócie, nie? Żyd, nie? W skrócie, że Żyd. A w sumie to on ze Szwajcarii jakiej, czy co? Co to mówi, że to już że jak to będzie teraz? Źle, nie? Że wybrali Żyda, nie? Że tam ta Szwajcaria... Ja nie wiem, a co mnie to obchodzi? Ja tam tylko słucham, co to się różnie działa. A co prezydent ma? Ale panie, co panie, pan, ale co pan o polityce, marnować czas na bzdury, tu gołe dziewczynki, żeby... No coś mówię, właśnie, żem śpiewał żeby zawsze. Katowski, nie. Na prawdę to się nie... Wiem, bo to mój ciężko zarobiony grosz, że panie wyprzyjał. Słyszałeś, żeś pan o rzezi mieszkańców Pragi? To jest polityka na Pragi. Taka rzeź. Żeśmy jak Kościuszko, ty, panie, te powstanie robił, nie? Ja to wtedy no przyszli nie... carscy, no nie no, historia panie, nie? Ja się na historii nie znam, ja krąca bomba, panie, ja słuchaj, panie. Słuchaj pan, krąca bomba. A, wspominacie jakieś no czasy, no i to jest polityka, jak się panie kończy polityka dla Pragi, nie? Trochę morfiny. Jak się kończy polityka dla Pragi, w Pradze, panie. Pradze nie ma polityki. Panie. Panie, to co mówisz, to z tego prezydenta będzie co, wojna, Żyd czy morderstwo? Ja co? Tam nie wiem, te narodowe tam panie. Się z socjalistami czytałem się tam, co... czytałem, miałem taką broszurę, periodyk Narodowy Front Narodowego Wyzwolenia Narodowego Polski czytałem. A ty pan takie rzeczy czytasz? No nie, bo mi żona mi podsunęła, powiedziała, idę do kina, daj mi gazetę, nie? To no, mi dało... Żona to uważaj, panie, na tę swoją żonę. Rotkę normalnie. A ty uliczny, biało-czerwony, tak. Może kochanek jej dał. Ty uważaj nie, na to. Nie ma kochanka, bo bym wiedział, bym zajął. Sprawdź pan lepiej, sprawdź pan, sprawdź pan. Ja bym go zajęła. Panie, ruski czołg tu jedzie, a tu drugi, jak pan kochanku tam, nie ma. Tam wszystkie, pan myśli, że jak pan z akordeonem, a ja wracam raz z mandoliną moją, wracam i co? I musiałem kupić nową mandolinę. Panie... Bo pierwsza mandolina na pysku kochanka rozpiernicza. Panie, żona... No. Panie, żona mi normalnie... Tak się naprawdę żona mi powiedziała, że co jedzie do nas na koncerty, ten cały tam taki sławny Polok, jak tam taki chłopak. No, Bodo. Nie. Wyższa kultura, Paderewski. Wielki pon. Wielki pon, kurwa bomba. On nie jest prezydentem? No on teraz w Amerykach, panie, w Ameryce się. Ale jak ja bym mu podał rękę, ciekawe, czy by mi podał takie panisko. Bo ja tam zwykły ślusarz i piosenka, na harmonika. No. Panie. Panowie, jest mi wreszcie niemiło, że mogę ją wznieść jako pierwszy uroczysty toast do nowego prezydenta odrodzonej Rzeczpospolitej, by być umęczonej przez wroga z przywożyciela. Zdrowie, Stanisławie, zdrowie. Zdrowie, panie Oszko. Nie piję na służbie. Przejdźmy do części nieoficjalnej. Panie prezydencie Rzeczpospolitej, czuję się nie... Kluśny, śliwy, przejechał. Że pierwszy w Polsce mam wysoki zaszczyt podejmowania mój nieszczerom i w otoczeniu mojej rodziny pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, przejucha! No, tak do tego, panie prezydencie, jako jedyny oficer Polski tajnej służby, który dotąd przed nikim jeszcze nie stawał na mocność, stoję na mocność przed Polską, którą ty reprezentujesz w nocą stołach, przejucha! Pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, jak żyje! Brawo! Jak żyje! Siajucho!
pan, panie Zburgot, całkiem dobrze poszło. Mogli wybrać jakiegoś faszystę? Postępowcy mają w tym kraju skrajnie ciężko. Może ten Narutowicz nie będzie taki zły pomysł. Tak. No dobrze, panowie, ja spływam. Idę na zebranie PPS-u. Prezydentem, a ja zrezygnowałem z wszystkich szwajcarskich uprawnień, kiedy się ubiegałem o prezydenturę. Zresztą nawet nie chciałem być, ale powiedzieli, że będę mediatorem. Mediatorem między rozmaitymi ugrupowaniami ludowymi i ten właściwie to żadne ugrupowanie nie jest. O takim moim radykalnie demokratycznym światopoglądzie, jak ja mam, to nie ma takich. No i widzi pan, no nie, to nie jest Europa. No miał pan rację, panie marszałku, no co oni krzyczą? No, no oni krzyczą straszne rzeczy, że takim ludziom to... To nie jest Europa. Oni najlepiej to by po prostu się czuli, jakby im ktoś na karku stał i po pysku pił. Spokojnie, psiejuch, akurat po mordzie to i umiem walić. No, pogadamy się jak Polak ze Szwajcarem, tu z Polakiem. No, no to będziemy jak z rządu. Ja muszę iść kasztankę na pójdzie nakarmić. Panie prezydencie, tak. Ale to może być niebezpieczne. No pewnie, że niebezpieczne. Musimy ustalić nowy plan dnia i zadbać o podstawowe warunki bezpieczeństwa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. No, ja dlatego nie chciałem być prezydentem, ale dobrze. Taksi! A dokąd to panu tak spieszno? Gdzie to panowie co pan, uciekacie? Co pan chcesz? Czego towarzyszy chcecie? Oklaskiwać waszego prezydenta, czerwoni! Uciekacie, tak? Żydowskiego! Mówcie faszysto, co chcesz. Ty! No, ty, no, no! Przebiegł ja! Panie, zostaw pan, zostaw pan! Ja patriota! 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 Idź pan w cholerę, jakieś faszyści, kurde, gonią mnie. O, witam panie Stanisławie. Uszanowanie. Coś tam się dzieje? No, dzień dobry, dzień dobry. Co tam się dzieje? Panie prezydencie, no. Jakaś korespondencja do pana anonimowa. Tak? Skąd? A już panu mówię. Skąd? To po francusku coś napisane. No to Monsieur le Président République Polonaise, Gabriel Narutowicz, Warszawie, Warszawia, Belweder. Ale stempel pocztowy ze Lwowa. Aha, czyli wcale nie konser. No dobra. Pozostaje panu do oznaczonego terminu już tylko 4 doby Do oznaczonego czego? Nie wiem. Godzin 20. Przypominam, że grozi panu śmierć nadpulturalna z powodu ataku sercowego. Czas zrobić testament, pozdrowienia, zawiadomienia trzecia. Jakiego ataku? Sercowego. To grozi chyba, tak? Oj. No to byłaby już trzecia groźba w tym. O, dziękuję, Jacku. O, tak. Panie prezydencie. No ale spójrz Stanisławie. To byłaby już trzecia. Tym bardziej wygląda mi to niebezpiecznie. Znaczy przeczytam Stanisławie nawet, co mi tu napisali. Otóż zobacz. Pierwszy nadszedł 10. z Warszawy i pisze tak. Szanowny panie ministrze, wobec wyboru pana ministra na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej głosami lewicy i mniejszości narodowych, bloku nam wrogiego, będąc pewnymi, że pan minister będzie ugodowcem, będzie zmuszony wywdzięczać się blokowi mniejszości, że pan minister nie stworzy rządu o silnej ręce, rządu, że tak powiem, poznańskiego, czy pewnie jakiś jednak z Poznania. Wreszcie, że pan minister śmiał przyjąć ofiarowaną sobie kandydaturę. No co miałem zrobić, jak wszyscy na mnie wcale nie miałem ochoty na to.
Grozimy panu ministrowi jak najfantastyczniejszym mordem politycznym. Z poważaniem polski faszysta. Zobacz pan, na Mussoliniego się wzorował. O, istotnie. Faszysti. Tak, następnego dnia przyszedł inny z Wilna tym razem. Ha. I słuchaj pan Stanisławie. Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, panu ministrowi Narutowiczowi do rąk własnych, panie ministrze, dosięże pana kara śmierci, o ile natychmiast nie złoży pan godności prezydenta. I podpis patriota tym razem. Patrioci, faszyści, prawda? No i tak to jest. Patriota. Tak. Czy pan prezydent nie sądzi, że należałoby wprowadzić jakieś zmiany do programu jutrzejszego dnia? No ale co? Masz na myśli, jakoś że to... ochronę większą? Nie, na ochronę nie warto, bo... No, nie warto? No ja myślę, że wyżywają się na piśmie, wie pan jak to jest z takimi ludźmi. Niemniej mam obawy. No ja swoje musiałem zabutelkować, bo co tu zrobić. No. Widzisz pan, najpierw przyszła do mnie zaproszenie do galerii Zachęta. Może by się pan wybrał ze mną, moglibyśmy tam skoczyć zaraz po wizycie u arcybiskupa Kakowskiego. A, odwiedzimy jego ekscelencję. I zaraz potem do Zachęty, bo mieliśmy i tak... Z miłą chęcią. Arcybiskupa, tak, więc... Mam nadzieję, liczę na jego poparcie, no bo w tej sytuacji, kiedy te klero narodowe tutaj towarzystwa przeciwko mnie się opowiadają, może jego poparcie tutaj coś zmieni. Mam nadzieję. Chodź Stanisławie, napijmy się koniaku albo coś, żeby te nerwy jakoś ograniczyć. Słusznie pan rzeczy, panie prezydencie. Nie mówię tak, żeby żyć, został prezydentem Polski. To nie przejdzie, nie ale naprawdę nie u nas. Ale oni tylko gadają, politykują, są rozgorączkowane w głowie mają, a nic nie robi. Więc ktoś, czyli ja, muszę chronić matkę Polską, wyczytam swego. Zrobię to, zrobię! A niech mnie oskarżą i zabiją, ale ja to zrobię. Witam, towarzyszu Kugo. Dzień dobry, moje uszanowanie. Właśnie piszę zażalenie w sprawie tych zajść, wiecie, których... Jakież to? No to tam z tymi faszystami. Wczoraj. Tak, polskie tak. Życie polityczne nie może być dżunglą afrykańską, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, albo rozbije głowę o państwo prawa, nie wiem, jakoś tak to zakończę. To jest moja skarga, którą piszę, nie? No bo tak nie może być, żeby byle gnojstwo się panoszyło prawicowe po ulicach i mówiło nam, kto jest dobry prezydent, kto nie jest dobry. Pełna zgoda. No właśnie. Roześlecie to potem, towarzyszu, nie? Roześlecie to do Trybunału. Tak jest, towarzyszu. Jeszcze tylko zastanawiam się właśnie, jak tutaj niech to faszyzm albo zginie, albo rozbije głowę, jeszcze nie wiem, jak to dobrze ująć. Panowie, nie mam czasu tutaj tak całego dnia spędzić. Witam, Eminencjo. Witam. To mój sekretarz, Stanisław Cach. Witam, panie. Sekretarz mojej kancelarii. Tak. Dobre nazwisko. Cieszę się, że jest akurat na pana padł ten wybór szlachetny, prawda? Gdybym nie był osobą duchowną, gdybym onegdaj nie mówił sukienki, sam bym się połaczył. No właśnie, jest problem troszkę z tym księdzem Marcelim, który przewodzi tym krzykaczom mendeckim. Ja mam nadzieję, że wasza eminencja się pod te krzyki nie podłączy. No, oczywiście, że nie. Któż pan ma swoje prawa, prawda? No i dajmy temu spokój. Ksiądz Marcelim również nie robi koło piór. Tym bardziej się cieszę z tego wsparcia, wasza eminencjo, że między obozem Piłsudskiego, z którego ja też pośrednio się jakoś tam czułem związany, jest, było jednak troszkę tych, no nie do końca zgodność ideowa, prawda, bo... No cóż, no coś nie się... cywilne, prawda? I czekajmy się szczegółów, jak się w wojnie 20 roku, prawda, bardzo się przysłużyłem, znaczy dwóch moich, prawda, protegowanych, którzy niestety zostali rozstrzelani, no i ich działalność na wschodzie bardzo się przyczyniła dla marszałka, prawda? Właśnie mówiłem o tym, nie, Staszku, mówiłem ci o tym wczoraj chyba, to mówiliśmy, że...
Tak, słyszałem. Szkoda się tak, że oni zginęli po tym. No cóż, mają teraz raj w niebie, prawda? No tak. No cóż. Żal. No dziękuję za wsparcie przeciwko tym krzykaczom. Proszę się nie martwić o Marcelego, ja się nim zajmę, prawda? Podczas mojej wizyty w Rzymie obgadam to z Ojcem Świętym i będzie... Dobrze, dziękuję bardzo za Waszą inencję. Zatem zapraszam goni mnie spotkanie z artystami, nie Staszku, idziemy do... Zapraszam jutro na obiad! Będą Cekalski, Sikorki i Lech! Dobrze, jeśli wcisnę w harmonogram... I Jesiotry! Chętnie przyjdę. Chodź Staszku, musimy jeszcze obgadać. To widzę! Benedicat vosum lipotes Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chodź Staszku, no zobacz, obraz Teodor Ziomek Szron. Jak ci się podoba? O i owszem, ciekawy, panie prezydencie. No, można takie coś kupić sobie do jadalni. No. O, nowa polska sztuka, czemu by nie? W sumie tak bardzo oryginalny to nie jest, nie? No, widoczek śnieżny, no. No, ale wielu jest takich malarzy, takich średniaków. No. Popierajmy ich, jest taki jakiś niewiadomski. O, witam panie Ligiuszy, dzień dobry. Ma pan przepusteczkę? Mamy, no, dzisiaj prezydent jest na zachęcie. Jest pan prezydent? Tak, jest pan prezydent, tak. Gdzie? No, chyba przy tym obrazie szrąty. Cieszę się, tak. O, drogi Ligiuszu, jak to miło spotkać artystę. Nie mam czasu. A jakże, porozmawiajmy na temat impresjonistów. Miodomski? Tak. To kto to jest? A tam złe rzeczy o nim słyszałem. Coś tam świruje. Ale pejzaże to całkiem niezły maluje. Tak. Ale ten ziomek był całkiem. Można powiedzieć, że całkiem. Ale ja chciałem... O, pewnie. Ja chciałem... Ojejku! Gwałtu! Zatrzymać go! Zatrzymać prezydenta! Ratunku! Ratunku! No mów, że prezydent Rzeczypospolitej! Łapcie go! Łapcie! Ojejku! Prezydent! Ej, co to za hałasy tam? Panie marszałku! No co? Jakiś obłąkaniec wszedł i wystrzelił i prezydenta zabił. Jak to? Jaja sobie robisz? Nie, mówię prawdę. Naprawdę? Naprawdę? Kto? Złapali? Szaleniec. Złapali go? Złapali. No to co mi wybrali głowę? No by go złapali. Jak to? Kto to był w ogóle? Poszukiwany? Co tam? Ale trzeba działać. Jakiś faszysta, panie marszałku. Faszysta, w tym społeczeństwie niczego nie zrobimy. Jak tak dalej pójdzie, to chyba z jakiś zamordy wprowadzę, bo tak się z tym narodem ujechać nie da. No, naród piękny, ale społeczeństwo kurwy normalnie, no. Co tu zrobić z tym? Tak jak pan mówił, panie marszałku, tych kurach, co na szczaci. No, ale to do polityków, że kurę szczać, bydło cholerne. Co teraz trzeba dojść na radę? Coś zrobić to? Dla dobra Rzeczypospolitej. Ty się chłopie, nie martw się, zajmiemy tobą. Żywię taką nadzieję. Dobra, no to... W pokoju panny Janki tożą szyby i firanki. Jak w szale, tam stale gramofon gram. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka. Od ranka do ranka wciąż gram. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka. Pieniądze wszystkie w to pakuje i ta śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, tralilalilala, tralilalilala. Latem, zimą, wiosną na balkonie, tralilalilala, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy coś mnie denerwuje, na gramofonie gram.
A jak sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten gram. Panie Miller, pan mi powie, dlaczego ten mój kontakt kosztyka normalnie? Ja panu zapłaciłem tyle talarów, a pan... To taka Mandelbaum. Tak, ten tak, ale mój kont, panie normalnie. Co mi zostało teraz? Tylko kontrować futra. Co? Kupisz pan futr? Futra? Futra! Futra? Futra, nie wiem. Dobrze, dobrze, ja... Das werden meine Tiere nicht essen. Tiere? Meine Beine können Fleisch? Tiere, Tiere, ale kontrować trzeba jakoś. A, zum... Lecken! Ja, 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 ja. To pan jest ten Theodor Herzl, e? Nie, to jest mój dziad! Theodor Herzl z zionizmu, e? A nie, 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 nie! No to się pan tym zionizmusem interesujesz? Tak, interesuje się, a co? A co, tak. O, pan Pawluk! Schönen guten Tag, mein Herr! Co to jest? Dobry dzień. Tereśko, pan. Na co ma listo? Zaraz, i co tam na ulicy? A czemu nie? Czemu nie? Pawlak, Pawluk, Pawluk. A! Was die Straße ist. A wy czujecie, że waszego prezydenta... Ja tylko czosnek, ja ten twoje mam czuć. Prezydenta? Wy nie czujesz, że waszego prezydenta ubiły. Co prezydenta? Waszego? Ja nie poszedłem w Wejle. Ty od tego narodowicza. A ja nie poszedłem w Wejle. To by było fajne. Nie, nie. Jaki ten narodowicz będzie? Mam nadzieję, że narodowicz... Bo oni go, to oni go... Wybrali? Oni go... to oni go... Geschossen haben? To gramofonie. A kiedy? To faszysty, ty co? To, nacjonalisty? Ale ja myślałem, że to będzie dobry chłop, dobry prezydent dla Żydów, bo tu kupa z tego, nic nie wyszło. Co teraz będzie, panie, wojna w tym kraju, stan wojenny i koniec. A to oni... Znam się Żydom dostanie. A oni mówili, że to jest ten minory... Że to jest ten... Prezydent mniejszościowy, że to nasz prezydent, tak te faszysty gadały. A to czyj był prezydent, jaki nasz? No ja nie wiem, ja nie poszedłem inny. Ale te faszysty na ulicę, to oni mówili... A to nie jest faszysta? Że nawet co? U nas we Włoszech dopiero. U nas tam jakiś tam, ale Marshal Ludendorff, ale on jest... A z kim ty chodzisz za tu szubu? Panie, jak tam zabili prezydenta, to ja nie mam ochoty na interesa robić gaszefta. Nie mogę nic robić, to taki smutny. Bo on mógłby być w sobie dobry. Zaraz, znowu się Żydom dostanie, znowu by tam ja nie poszedłem głosować, ale skoro go zabili, go polskie faszysty, a one Niemców nie lubią, znaczy, że coś mógłby nam pomóc może. Ale to mnie pan, ja się rozmyślam, ja mam dobre serce, ale dam to komuś. No, przecież ja tu chciałem kaufać. Ale wiesz, ta Żyd nie będą, nie? Dziękuję wam. Mandelbaum. Ale słuchajcie, Żyd, no... dobry człowiek. Żyd komuś coś ale, nie płaci? Ale słuchajcie, Ukrainiec, ja mam 10 koni, ty się nimi będziesz zajmował? No, ha, 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 das ist mir, ha, ja. Dałem ci futro, ty się musisz koni. A ja mają żynku. Ja. Co? Żynku mają. Co? A was pytań ty żynku. Panie, Żynku, no! Translator, panie, normalnie! Żynku? Polską mową kobieta! No to kobieta! A, frau! Żona! A po co mi twoja żona, mam Rachelę? Ty masz moje konie normalnie oporządzać! I może moje konie, nie? Bo mój pan... Pan leczył moje konie? Wyśnowecki! Z tych wyśnowieckich? Ma dużo koniów, ja u niego te wszystkie konie... A ja słyszałem, że pan u twojców... Lepiej spierniczajmy, panie, bo
Bo te faszysty przyjdą! Panie, znowu pogromy z odwodem na ulicach! Znowu! Co to będzie, panie? Ja chyba wrócę do... Ukraińcy. Ja chyba do Erfurtu od Zurychu. Ja wracam! Rachelo! Zamówmy... Kaczewskie, zamówmy do Erfurtu fachkartę. Jawohl! Gut! Ten kurier wielkopolski, gdyby to miał trzymać z Endecją, a masoni tam się panoszą, a na psy te gazety schodzą. Panie Romanie? Słucham. Słyszał pan, panie Romanie, że Narutowicza zastrzelono w Zachęcie w Warszawie w galerii podczas zwiedzania, oglądania obrazu Szron? O, co za wiadomości! A, czyli jednak tak. Może się coś dobrego wydarzyć. Tak, panie Romanie, tak. To co, sztapsika? Nie, przepraszam, polskiej wódki się napijemy. O, pewnie. Tak. No, to przeniucho, ja dyktuję te pisze. No. Tak jest, panie marszałku. No, to siajka, to banda, która czepiała się mego honoru. To zechciała szukać krwi. Prezydent nasz zamordowany został po bordach ulicznych, obniżających wartość pracy reprezentacyjnej. Przy tych samych ludzi, dobrze. Którzy on dziś w stosunku do pierwszego reprezentanta wolnym aktem wybranego... Reprezentanta, panie marszałku? Reprezentanta tam było? No to, no, psiajucho, błąd robisz, no. Aha, tak. Reprezentanta i tu masz napisać im przecinek, bo później to na moje konto pójdzie, że ani bartografii nie znam. Wolnym aktem wybranego, tyle brudu, tyle potwornej, niskiej nienawiści wykazali. Teraz spełnili swą zbrodnię, twą psiajuch. Tutaj po wielkiej kwarcie by można dodać tercję. Co myślisz, Jachimie? Nie? Myślę, że tak. No, to tak zrobimy. No i co tam, wyglądasz na strapionego? Ach, maestro, wie pan, co się stało z naszym prezydentem? Czytam teraz nowe gazety. Prezydentem Kuliżem? Prezydentem Narutowiczem. A myślałem, że... Polecam im świecie, to piszą. Że chodzi ci o Kalwinie Kuliżu. Ja nie czytałem jeszcze porannej. Co się dzieje? Zastrzelił jakiś szaleniec prezydenta Narutowicza. Gdzie? W Warszawie. W Zachęcie. W Zachęcie tej muzeum, galerii. Tak. Jasny gwint. O. No wyślij dobrego demokratę do Polski, który by trochę unowocześnił ten głupi kraj. Ja wprawdzie jestem trochę endekiem, ale no bez przesady. Coś niesamowitego. Nie wiem jak to było, ale czuję, że świat kręci się wokoło i tak mi jest wesoło. Chcę do domu wrócić, a tu tłum się drze. To skandal, ora się na nogach, trzyma źle. Ta mała piła dziś jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się ją przekona. Rozkoszny szereg szalonej główce ma. Jest jak cukierek, usteczka swoje wszystkim da. Ta mała piła dziś jest stawiona. Jest taka snanna, rozaniona. Kto ją rozpalił żar, kto stawił puder z lic. Ta mała piła dziś i nie wie nic. Sam, jeżeli tak jesteś ten... Felek! Ja po piątym piwę to stary. Powiedz, co ty tam robisz? Jesteś kasiarzem, okradasz banki, czy co tam? Z pracy własnych rąk, czasem. Ja buty zrobię czasem. Czestu? U nas tylko Żydy szyją buty, co ty? Co ty? Polskich butów nie chcesz kupować? Panowie, panowie! Panowie! Cześć, ty mamy! Cześć! Ziutek, panowie! Co nowego na mieście? Nie uwierzysz pan, co się stało? Co miało się stać? Nie uwierzysz pan, co się stało? Mięso z Węgier przywieźli? Prezydenta zastrzelili! Jakiego? No, Narutowicza! Pieprzysz pan, panie! No tak! Ja! Ale kiedy? Po prostu wzięli i zastrzelili! Ale gdzie? W muzeum, nie wiem, no! O, do muzeum? Po cholerę do muzeum, prezydent! No, obrazy, no nie wiem, no artyści go zastrzelili, czy co? Artyści? No jakieś faszyści, artyści, coś. No. Może i faszyści. No.
Mi się wydaje... Eligiusz... To jest żydowskie nazwisko, panie. Ja od razu wiedziałem, że... No co to, Żyd? Żyda, panie? Panie, ty, no ja już Żyd, panie, ja Żyd, Żyda. Pogróżki już były parę lat temu, że Żydy... A ten Narutowicz to chyba w ogóle nie Żyd. Szwajcar czy Żyd? Szwajcar. Ale żydowski Szwajcar. Chemik, nie? Jaki Szwajcar? Ale nie wygląda na Żyda. Chemik czy nie? Na Żyda nie wygląda. Ale mój sąsiad Moszy to wiem, że Żyd, bo duży nohal. A ten nie miał, on jak Polak, no. Były jakieś pogróżki. Może on coś miał za uszami, może po prostu dla ludu pracującego nie był niedobry. Ja jestem tam Kruce, PSL, u naszej... moja rodzina PSL i powiem panu coś. Na razie wyzwolenie, tam część PSL. Piasno. Panie, słuchaj pan, jeszcze nic złego nam nie zrobił, no naprawdę nic złego nie zrobił. Dobrego też nie, ale szkoda gościa, bo szkoda. Panie, gdzie? Maszyści se robią co chcą i sobie jakiś kurde marsz na Rzym robią. Wiesz pan, kopać. Panie, normalnie u mnie na ulicy mieszka taki szmulik. On tam mówił, że coś tam podejrzewał, że jakieś pegruszki będą. No. Myślę, że oni by stuknęli, panie, wiesz pan? Żyda. To by miało sens. To by miało wielki sens. To jest spisek, bo jak oni go stuknęli, to nikt nie powie, że to... Chyba ci tam u Lenina mają lepiej, Może narodowcy nie? Ja tam nie wiem tam. A pan to kto jesteś? Z poglądów? Ja po prostu chcę, żeby wszyscy byli równi, żeby byli... Było dobro na świecie! Pan się do tej naszej Rzeczpospolitej się pan nie dostosuje z takim porządkiem. A to faszysta jest, dlatego tam o tych Żydach. No, a ty to są chłopa, nie? Niech tyle o Żydach nie gada, co faszyści. Panowie! A pan jest tych co? Ludowiec! Dumny z tego! Co się kłócić! Idźmy jeszcze jedno piwo z tego. Dobra, piwo! W takiej atmosferze nagonki, w takim festiwalu nie ma. Jak się dowiedzą, przestaną wydawać piwo! I tak prezydenta nie wskrzesicie! Pania. Jak się dowiedzą w barze, to przestanę wydawać piwo, chodź! Co to teraz, Kakowski będzie pełniącym prezydenta interferejcem? Matko Boska, to nie będzie nic z dziewczynkami można robić! Krzyż mieliście na piersi, a Braunik w kieszeni! Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie! Wy! W cichocie zastygli, bladzi, przestraszeni! Chodźcie, głupcy, do okien! Patrzcie! Patrzcie! Z Belwederu na zamek, tętnicą Warszawy! Alejami, Nowym Światem, krakowskim przedmieściem! Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy! Drugi raz pan prezydent jest dzisiaj na mieście! Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem! Jedzie prezydent martwy, a wielki stokrotnie, nie odwracając oczu. Stać się patrzeć z piry, tak za karki was trzeba trzymać przy tym oknie. Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta, jak jego pierś kulami, niech widzi stolica twarze wasze zbrodniarze i niech was przywita strasznym krzykiem milczenia żołna ulica. Czy oskarżony działał sam? Tak! Działałem z wyższych powodek patriotycznych, społecznych i katolickich. Przeciwko żydostwu i masonerii. Jestem dumny z tego, co uczyniłem. I domagam się, ja się stanowczo domagam, najwyższego wymiaru kary, aby wszyscy Polacy wiedzieli, kim jestem, co zrobiłem i dlaczego. Czy oskarżony... Eligiusz Niewiadomski? Tak! Syn Jerzego! Tak, czy pan od początku planował, od dawna planował zamach na prezydenta Narutowicza? No nie! Początkowo chciałem dokonać zamachu na marszałków Piłsudskim. Co? Ale zmieniłem swoje zdanie. Gdyż nie było to możliwe, postanowiłem zniszczyć jego pokłosie, czyli tego prezydenta Narutowicza. Ponieważ był on przedstawicielem uciskającej masy żydostwa i masonerii, działającej na szkodę polskiej Rzeczpospolitej katolickiej, narodowej i katolickiej i watykańskiej. O!
Zabicie marszałka Piłsudskiego byłoby poczytane za szaleństwo i to by zaszkodziło twojej sprawie, ale nie! To co uczyniłem, pomoże! Pomoże! Jeszcze raz pomoże! Jak dla mnie to też szaleństwo, ale... Panie Niewiadomski, czy chciałby pan jeszcze coś dodać, jak pan widzi tą sprawę, jak pan widzi pański czyn? Tak, 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 ja to oddam od siebie. Tak, proszę słuchać, niech słucha i Sejm, i sąd, i system. Fajne kluby lewicowe w porozumieniu z Widostem, stając na czele jednych wrogów Polski, postanowiły w swoją stronę nie dopuścić do prezydentury człowieka niezależnego. O, potrzeba im było człowieka chwiejnego, uległego, dającego się powodować. Tak chcieli mieć powolne narzędzie matactw politycznych i gwarancję utrzymania kraju w stanie dotychczasowej anarchii. Udało im się wyprowadzić swojego kandydata głosami wzrostu przeciw większości polskiej. Narutowicz nie zorientował się i przejął ten wybór. Przeciwko tym hańbom trzeba było zaprotestować głośno i silnie, broniąc majestatu Rzeczpospolitej, poniewieranego przez ciury. Czy miałem do tego prawo? Miałem prawo i obowiązek. Miałem takie prawo na każdy obywatel, dla którego ojczyzna jest czymś, o czym się dowiaduje z gazet. No, i co mi zrobicie? Śmierć? Rozumiem, tak, myślę, że... Tylko przyjmuję tylko wyrok śmierci, żadnego innego. Najwyższy wymiar kary, tak. Tak? Najwyższy wymiar kary, tak, tak. Dziękuję.